Siemanko wszystkim, dzisiaj mam paczkę od Skate Pro, ale dość niezwykłą, bo dosłownie od Skate Pro. Więc nie wiem jeszcze do końca, co jest w środku, ale zanim to sprawdzę, to opowiem wam, o co chodzi. A korzystając z okazji, to skręciłem sobie kostkę kilka dni temu na hulajnodze w skating parku, więc w najbliższe 2-3 tygodnie no raczej nie przetestuję tego i nic nie wrzucę. Ale przejdźmy do opowiadania. Ponad 2 miesiące temu na Instagramie Skate Pro pojawił się post, że poszukują 50 awesome people, żeby dołączyli do ich Skate Pro Street. No i trzeba było się zaaplikować na stronie, czyli podać swoje dane i linki do Instagramów, YouTube'ów, jeśli się ma. No więc oczywiście to zrobiłem. No i niedawno, znaczy to już 3 tygodnie temu, więc nie wiem, czy tak niedawno, ale dostałem maila z informacją o tym, że zostałem wybrany. I jest to dla mnie duże wyróżnienie. Tym bardziej, że post był dostępny dla ludzi z całego świata. Skate Pro ma ponad 68 tysięcy obserwujących, a akcja dotyczyła wszystkich sportów ekstremalnych, jakie Skate Pro wspiera. No więc od razu dziękuję Skate Pro za wybór i mam nadzieję, że nie będziecie tego żałować. Za to w mailu było napisane, żebym złożył zamówienie składające się z zestawu Street Crew, czyli okularów przeciwsłonecznych, czapki i koszulki Skate Pro, a w komentarzu, żebym wpisał linki do moich mediów społecznościowych, żeby na podstawie tego wiedzieli, co mają tam jeszcze dodać. No więc dlatego nie wiem jeszcze, co tam jest do końca. I zamówienie było oczywiście zupełnie za darmo. Poza tym to miałem jeszcze problem ze sfinalizowaniem zamówienia. A kilka godzin później coś się stało z tym zestawem Street Crew, także nie mogłem tego dodać do koszyka. Ani nawet wejść tak jakby wewnątrz produktu, żeby zobaczyć zdjęcia czy specyfikacje. Oczywiście od razu napisałem maila do Skate Pro i polskiego i od tego programu, ale było to w piątek i nie dostałem odpowiedzi, więc byłem dość zaniepokojony przez weekend. Na szczęście w poniedziałek w tym samym czasie dostałem dwie wiadomości, jedną polską, drugą angielską, o stosunkowo podobnej treści. Czyli, że widzieli, że coś próbowałem zrobić i złożyli to zamówienie ręcznie. I że już wszystko jest gotowe i nie muszę się tym martwić. No ale wtedy ulgi doznałem, bo już się bałem, że nic z tego nie będzie. No ale jest. Mam paczkę teraz, jak widać. I w końcu mogę ją otworzyć. Spróbuję się za to jakoś rozsądnie zabrać. Chyba niezbyt ładnie to otworzyłem, ale nieważne, bo chyba nie będę musiał tego zwracać. No wychodź stamtąd. Czekajcie chwilę, jeszcze to poprawię. Możecie sobie przeczytać, co to jest. To jest hulajnoga z oponami, laki. Za chwilę to otworzę i skręcę i sprawdzę, jak to wygląda. Nie wiem, jak się tym jeździ po streetie, ale zobaczymy. Dalej mam naklejki. Czapkę Skate Pro. Okulary. Dwa kółka z laki. Tak, laki.
naklejkę Skate Pro. I koszulkę. To teraz jeszcze się przebiorę i zabieram się za składanie dirt skutera. Chyba świetnie wyglądam. Te rzeczy też świetnie wyglądają. I zabieram się za skręcanie. Kierownica. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda kierownica. Bek z kółkami, widelcem i wszystkim. No, a tak wygląda dek. Tu od dołu jakieś grafiki. No i teraz już to skręcam. Tak wygląda już złożona całość. To chyba będzie na tyle dzisiaj, więc dzięki za oglądanie i narka.